Nawet 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który został przyłapany przez jastrzębskich funkcjonariuszy w trakcie rutynowej kontroli drogowej. Okazuje się bowiem, że mężczyzna nie dość, że nie miał uprawnień do kierowania samochodu, to jeszcze przewoził w swoim samochodzie wyposażenie niezgodne z prawem. W czwartek w nocy kryminalni zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki BMW. Kierowca samochodu, 28-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego, od początku twierdził, że nie posiada przy sobie żadnego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Szybko wyszło na jaw, że nie do końca był on szczery z policjantami, bowiem pod wycieraczką pojazdu ujawniony został dowód osobisty. To jednak nie koniec kłopotów, z jakim będzie musiał zmierzyć się mężczyzna, bowiem w wyniku kontroli pojazdu ujawnione zostały w schowku dwa woreczki ze środkami odurzającymi, woreczek z marihuaną i pochodną amfetaminy. Z kolei w bagażniku znaleziona została broń palna. Mężczyzna posiadał broń nielegalnie, nie posiadał zezwolenia na jej posiadanie. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że nie posiada on uprawnień do jazdy samochodem. Wobec mężczyzny został zastosowany już środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.